Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marek Obragie, a to jest kolejny materiał w Federalnym Biurze Kontroli, czyli w grze Control. Jest, dobra. I do not see what is humorous about an escaped paranatural entity originating from cell 69, sir. But you just said it. Come on, you guys, it's funny. Dziwny jest ten gościu. Od razu, od samego początku mi się nie podoba. There's someone named Philip up in a cell. He's watching a refrigerator and very rapidly losing it. Philip? Oh shit, I forgot about fridge duty. He's been in there for over a day, I totally forgot. You forgot about him? There's a lot going on. The hiss, the Benikoff TV. Considering the number of things I'm juggling, ma'am, I think it's... Listen, it's fine. We just need to get him out of there. He said you'd be able to open the cell door. Yeah, I can unlock it on my terminal. There. Done. Door open. But Philip can't just leave. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7, people will die. I'll figure something out. I'm pretty good with these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure, ma'am. He doesn't know us very well. Praca w biurze. Do you like working at the FBC? Sure. I mean, yeah, the drama's a bit much, but I get better benefits here than I would over at the Postal Service. I checked. Better healthcare. That's not to say I don't like my job, ma'am. Been here over 15 years. No one knows the Panopticon collection better than me. I'm, close to them, in a way. I can't tell if that's creepy or normal here. Nie, ten gość jest naprawdę normalny. Diabica, no racja, niektóre rzeczy wkurwiają. Dokładnie, moja droga. Moja droga, misiu. Dobra, nic tutaj nie zrobię z tym gościem. Ale ten gość jest naprawdę nawiedzony. Dobra, co teraz mam zrobić? Wróć do Philipsa, czwarte piętro. Ja się mogę oczywiście szybką podróżą do niego przemieścić. Ale coś mi się wydaje, że to jest boss. Moja droga i słuchajcie. Że to jest kurna boss. Szybkie przemieszczenie. I to było tu. Okej. Okay. Szybkie ekrany ładowania. Moment. Bo zobaczymy. Mi się wydaje, że to jest kolejny jakiś cholerny przedmiot. Hello? Jesse? Dobra. Drzwi się otworzyły. Wow. O właśnie, co się tam dzieje? Federalne Biuro Kontroli, raport na temat pracownika, omówieniem. Incydent ten wydarzył się, został ogłoszony działowi HR przez interweniujących pracowników ochrony. Według raportów i nagrań z kamery bezpieczeństwa, agent Pinston wszedł do kuchni Hilson wszedł do kuchni dla personelu z zamiarem zjedzenia posiłku przygotowanej w domu kanapki pokrojonej ukośnie i włożonej do plastikowego pojemnika, ale odkrył, że lodówka zjadła jego posiłek, pewnie o to chodzi. Agent Pilson zaczął kopać to należące do biura urządzenie, wyrażając swoją frustrację w głośny i ordynalny sposób. Takie zachowanie zaalarmowało wielu znajdujących się w kuchni pracowników. Wkrótce zawiadomiono ochronę. Hilson zastosował się do poleceń pracowników ochrony i uspokoił się. Zalecenie. Agent Pilson został upomniany i zawieszony w obowiązkach do końca tygodnia. Komisja oceniająca zaleca jedną nieobowiązkową sesję terapeutyczną. Jak on miał na imię? Hilson. Philip? Coś tam się stało. To mi się nie podoba, to mi tu śmierdzi bossem. If I look away, it hurts me. Okej, okay, czyli nie ma już odwrotu. Coś tam zdobyłem. Odrzut. Okay, w ogóle to muszę tutaj
porozbijać, to mi się to w ogóle nie przyda. Na niższy poziom niż dwójka. Okej, dawa, to nas zostawimy. O! Czyli muszę cały czas patrzeć to gówno. Wow. Płaszczyzna astralna. Mamy bossa, wiedziałem. Łopanie, co to jest? Co to za gówno jest? Ja, to mnie załatwiło. Ja pierdykam, co to za shitex? O matko, śmierdzi bossem. Czyli kolejnym wymagającym przeciwnikiem. O matko. Ja pierdykam. No jak wymagający przeciwnik, to jutro chyba będziemy musieli zacząć od kontrola. Bo nie wiem, czy mamy tutaj do czynienia. Sposób ujarzmienia lodówki. Naprawdę kogoś posrało. Gdzie jest ta lodówka? Jest. Hello? Jesse? Jesse? The fridge is doing something! Philip? Kurczę, ciężko będzie tą lodówkę pokonać. Walka z lodówką. To już te, do tego już doszło teraz. Nie wiem, co to mam zrobić. To jest najgorsze. Nie, w ogóle tu nic nie idzie zrozumieć. Ja pierdykam, to mnie ma na hita! Orzesz w dupencję. Wkurwię lodówkę. Dobrze by było. Nie jest to takie łatwe. Obrażenie od upadku można uniknąć aktywując powolne upadanie. Spacja, to akurat wiem. Ja nie wiem, jak z tym walczyć, panie Sasketchu. Witam, dobry wieczór, panie kolego. Masakra. Szykuje się kolejna wymagająca walka z bossem. Tylko jak to ogarnąć? Ona mnie ma na hit dosłownie. Zara, odrzucę wzrok. Czy ja się muszę chyba cały czas lampić w to gówno? Nie, tak to mi nic nie zrobimy. Okej, no coś odkryłem. Tam jest. Ja pierdolę, to wygląda. O kurwa, chyba cię posrało. Macka. Dobra. Wolę się cały czas na to lampić. Kurna, ciężko tego uniknąć w ogóle. Osłona. Dobra, uniknąłem. Naładuję snajpę. Dawaj odsłonę.
Ja pierdolę. Mam dziwne wrażenie, że się tutaj sypie ten. Że ta osłona nie jest dobra, bo jak ona wystrzeliwuje to te kule jakieś, to mi się w ogóle sypie grunt pod nogami i dlatego nasza bohaterka spada. God damn it. Kurczę, walki z bossami tutaj jeszcze pobocznymi, bo tylko chyba z pobocznymi mamy tutaj do czynienia. Jeżeli chodzi o, o główny nurt fabularny, to nie ma żadnego praktycznie chyba bossa. Żadnego. Jeżeli chodzi o aktywności poboczne, to są non-stop jacyś wymagający przeciwnicy, czy jak w Soulsach. Dawaj, dawaj, nie mam na czasu. Muszę się przypatrzyć tym gównom, co do mnie strzela. Definitywnie nasza postać spada, ale kurczę. I ta broń jest najlepsza na nią. Snajpa. I czy to niszczy w ogóle po... Ta! Niszczy to. Wiedziałem, że spadło. Nasza bohaterka spada. Dobra. Jeszcze cholerne dziury trzeba uważać. Nie ma połowy życia. Znowu te kule gówniane. O kurwa, grać. To mi się wydaje, że te kule mogę załatwić. Okej, no już jesteśmy bardziej z tą misją. Kurczę, zablokowałem się. Oj, skurna mać. Chyba tam mam trochę życia. No nie jest dobrze, tak powiem, tylko delikatnie rzecz ujmując. Och, kurna, liścia dostałem. No trzeba dosłownie schemat ogarnąć, jak w Soulsach typowo. Bossowie są naprawdę wymagający. Dobrze, że odkryliśmy, że chociaż no, niszczy to pochwackę, ale... Mi się wydaje, że kurczę, no snajpa jest fajna, ale musimy chyba mieć zdecydowanie szybko szybszą broń, żeby to zniszczyć te gówna. Bo wątpię, czy ja bym mógł telekinezą normalnie przejmować kontrolę nad tym dziadostwem. No, można spróbować, w ogóle jeszcze nie próbowałem. Bo na pewno możemy z pistoletu rozwalać to gówno, to może weźmy sobie uchwyt. Do tego uchwytu, do tego pistoletu są jakieś lepsze ten upgrade'y? Życie amunicji, takie gówniane w ogóle do pistoletu. Nic nie ma konkretnego, na drugi poziom jest śmiech. Już wolę sobie maszynówkę wziąć. Że ma na czwarty poziom, chyba nawet nie my... No. To może te, z tego spróbujemy. Chwila. Chodź, spróbuję z telekinezy to pociągnąć. Dawaj, dawaj, nie ma czasu. Z telekinezy też możemy atakować. Bo wolałbym, żeby to dziadostwo nie niszczyło mi posadzki. A właśnie. To lepiej to niszczyć z pistoletu.
Jest telekinezę przykurwiać mu w gały. Dobra, ona się pojawi z dupy strony. Z tej strony ta będzie atakować. Dobra. Dobra, pizgło, uwaga. Ładnie. Chyba zniknęło. Ja pierdolę. Dobra, uniknąłem. Ach, przepuściłem jedną. Aj, gówno i spadłem. Jaki hitex! Ja pierdolę, ale dobrą broń wybraliśmy. To nie trzeba nawet atakować jakąś tam mega snajpą czy innym kurwa rozjebanym dziadostwem, żeby po prostu go pokonać. Wystarczy telekinezą, ale trzeba naprawdę chyba każdą kulę niszczyć. Nie unikać tych macek całych na prawo i na lewo najlepiej. Jak atakuje z lewej, to unik do prawej, jak z prawej, to unik do lewej. I tyle. Boss mi się wydaje nie jest aż taki wymagający jak na przykład poprzednie. Ale misja zajebista, powiem szczerze, naprawdę. Zmieniłem w ogóle tą broń? Tak. Od razu już przygotuję. Kurwa, nie trafię. Dobra. Dała. Gdzie będą atakować te macki? Nie trafiłem, kurna. Najlepiej żadnego gówna nie przepuścić. Okej. Żeby mi tu dziury nie robiło, kurwa, w posadce. Kurwa mać, jakim cudem! Albo te mackie robią dziury. Kurwa, ja źle robię, że ja w ogóle walczę z nią na tej posadzce. Trzeba w powietrzu cały czas. Ale to też kosztuje staminy. Aj, kurna, to się jednak nie wydaje takie łatwe. Masakra. Kurczę, tylko to kosztuje też... Aj, dobra. Będziemy kombinować najwyżej w powietrzu. Przynajmniej na samym... Znaczy, na samym początku nie musimy atakować akurat, walczyć z nią na lewitacji, bo dużo nam... Nawet tam idzie, ale później, kurczę, jak te macki wpieprza, to już jest problem, bo już się posadzka robi dziurawa. No, poczekam. Tutaj jeszcze na spokojnie, nie muszę walczyć w powietrzu. Nie.
Aj. Przysnąłem. Dobra, śmieciu. I tu się zaczną już problemy. Bo jeszcze uniknąć tego potrafię. Gorzej z tymi dziurami to zostawia. No właśnie. Ja pierdzielę. Chyba kpina. Ja. Na żywca mówisz? Dobra, słuchajcie, to w tym momencie zakończymy sobie materiał z kontrolu. Z tego prostego powodu, że już jest też późna pora. Ja miałem jeszcze i tak dzisiaj ciężkie walki z bossem w Dark Souls, także ja sobie też dzisiaj podziękuję, a jutro zaczniemy ostrą przeprawę z tym skurwysyństwem. Nie wiem co to jest, ale mnie wkurwia ta lodówka. Lodówka, która się dobrze powinna kojarzyć z żarciem, ale chyba nie o tej porze, bo normalnie... Daj ta spokój. Dobra. Dziękuję wam wszystkim, którzy byli na tym live'ie, szczególnie mojej Diablice i oczywiście Saskeczo, który wpadł, i Grzechowi oczywiście. No trzymaj się Saskeczo, mimo że wpadłeś do jutra, mam nadzieję, że też nasz padniesz. Nie, dzięki, że byłeś. Oczywiście mojej drogiej Diablice i wszystkim tym, którzy obejrzą dany materiał na YouTubie. Maroko Bragi na maksymalnych poziomach trudności. Trzymajcie się, zapraszam do kolejnych moich serii i moich odcinków z tej lub innych materiałów. Trzymajcie się, cześć, dobranoc, trzymajcie się wszyscy, na razie.